Witajcie, jesteśmy dosłownie 4 może kilometry od naszej jako wioski w Paragwaju. Witaj! Ola, ola! No i to jest bardzo ładna stacja, którą po prostu chciałam Wam pokazać, bo jest bardzo blisko naszej ekowioski, więc warto, żebyście widzieli wszyscy kochani ekowioszczanie, jak to wygląda. Obsługa jest taka, że podjeżdża się tutaj i to oni wychodzą właśnie jako serwis i obsługują Ciebie, czyli to oni są zobligowani napełnić baniak i rozliczyć z Tobą, nawet nie wychodząc z auta. Także jest to super, absolutnie fajna, wygodna rzecz. No, mi się wydaje, że piękne jest to, że właśnie w tych terenach mamy tak blisko taką super, dobrą, nowoczesną stację. Powiem Wam, że to nie jest takie normalne w Paragwaju, w naszym starym, poczciwym, aczkolwiek gratem. Tankujemy tutaj, jak tylko tu przyjeżdżamy. Jest bardzo dobrej jakości paliwo. No i zadbana, czysta. Wiecie, to jest ważne, prawda? I łatwa w obsłudze. Również ludzie są pomocni, tak? Z obsługi. Cokolwiek chcesz, czy nie do końca umiesz, znasz język hiszpański, tak jak my w ogóle nie znamy niemalże hiszpańskiego, no to jest to super, że ludzie są bardzo cierpliwi. A to są ceny. Ceny, jak widzicie, i na diesel, i na zwykłą benzynę. To jest Guarani oczywiście. Guarani to jest waluta Paragwaju. I trzeba liczyć przynajmniej tak, że 1 euro to jest 6 Guarani, a 1 dolar amerykański to jest w granicach 5,5 w tej chwili. Także witamy u nas. Mam nadzieję, że cześć, że będziecie nieraz mieli taką przyjemność być tutaj na wakacjach. Wypożyczamy auto i po prostu jedziecie sobie dokąd chcecie, jak chcecie. Paragwaj Was witamy również, weduciki, cała nasza rodzinka. Ruszamy dalej na ekowioskę, więc pozdrawiamy Was serdecznie. No i do zobaczenia, kochani, do zobaczenia. Mamy Wam słoneczko, 33 stopnie Celsjusza, no więc jest super. Przyjemnie, wiaterek przyjemny, chłodny też taki jeszcze wieje. To jest niesamowite w Paragwaju. No i jeszcze jest jedna rzecz. Zobaczcie te słodkie niebo. Tak, cudowne niebo. Dziękuję. Cześć, Jaśku. Ola. Kupiłeś lody? Tak, dla. Okej, dziękuję. No co, to niebo, które jest takie cudowne, bez chemtrails, czyli bez tych trujących różnych smug, czyściutkie, piękne niebo, błękit i po prostu bielutkie chmurki. Także do zobaczenia, kochani, raz jeszcze. Widziałam, że mam chyba za blisko kamerkę, wybaczcie, ale do następnego. Pa, pa!